Idę do ciebie, idę. Podejdź, podejdź, bo cię wołałem. W końcu, w końcu, w końcu. No ale w odpowiednim miejscu takie rzeczy się znajduje. Doczyszczamy Ewelinki znajdkę, bo prawdopodobnie jest to... Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. W dzisiejszym filmiku zabierzemy was na przygodę z wykrywaczem metali. Bardzo fajne miejsce na pole, na którym wyszło bardzo dużo fajnych znajdek. Dużo? Bardzo, bardzo dużo. Dużo. Naprawdę bardzo mega ciekawy odcinek. Cieszymy się, że udało nam się taki nakręcić. Oglądajcie do końca, naprawdę, naprawdę mega ciekawy odcinek. Sami ocencie. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Idę do Ewelinki, bo krzyczy Krzysiek, dawaj. No jak dawaj, to dawaj. Zobaczymy, co znalazła. Mało, że w gówno wdepła. Co byś wdeptała? W gówno. A ty gówno, gówno. A co? Pierwszy mój sygnał to było co? Była taka saperka malutka. To już wam nawet nie pokazywałam tego. A kolejny mój sygnał. Ta-dam! Taki mini pierścioneczek. Pożycz mi swoje szczotki. Zobaczymy. Odepnę sobie. Jakiś zdobiony jest jakiś, jakimś coś tam ma. Także takie oto coś robi się ciekawie. Pięknie zdobiony guziczek. Ładnie się prezentuje. Z początku myślałem, że to moneta, natomiast to guzik. Guzik i jeszcze niekompletny, ma zerwane uszko. Zobacz, ten guzik tak wygląda. Ładny, zdobiony. Piękny, piękny. Bardzo piękny. Nawet przepiękny. A zobacz, co ja mam. Ocie florek. Hu, 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 pani, jakaś ozdobna klamra robi to naprawdę dobre wrażenie. Także powiem wam, że gratuluję. Najpierw było to, a pod tym śmieciuchem było właśnie to kółeczko. Także ja tam kupię każdy sygnał i to są efekty. Ale twój guzik też bardzo ciekawy. No mówić, tak mnie interesują te guziki. Na twoje szczęście i na moje szczęście. A kolejnym moim znaleziskiem jest... I pierwsze moje skojarzenie, że to łopatka do tortu. Ale nie jest to łopatka do tortu, jest to jakaś część od czegoś. Ma jakieś tam dziurki i tak to wygląda. Na złom. Jest monetka. Zaraz ją przeczyścimy. Jeden pfenig i to w bardzo dobrym stanie. Pfenig ten został wydany w 1886 roku. Piękny, piękny, piękny stan. Rzadko się taki zdarza. Natomiast tutaj mamy piaski i one sprzyjają jakby temu, żeby te monety, które wyciągamy, były w ładnych stanach. Deutsche Reich
1 Fenning, 1886 rok. No i mam kolejny guziczek. Niestety nie jest to taki, jaki bym chciała. No ale jest. Gaciak chyba. Tak mi się wydaje. U mnie wyskoczyła srebrna moneta Fridericus Borus Rex, Fryderyk Bruce, w ładnym stanie zachowania, zobaczcie sami. Moneta wybita w 1785 roku, a tymczasem podchodzi do mnie Ewelinka. Nie mam siły tak ciężko z tą torbą. Pcham wszystko. Pokaż najpierw, co ty masz. No ja mam, zobacz. Ale w jakim stanie, zobacz. Dawno w takim nie znalazłem. No, panie, piękne, panie, panie. Piękne. Cisza. No bo świetna jest. No. Ja ogólnie bym chciała prosić od ciebie tą twoją szczotkę, bo mam coś bardzo zniszczonego. Taką. Może bez szczotki się uda zidentyfikować. No co ty, zobacz. Jest taką czymś tam porośnięte, nie wiem. Ale na pewno jest moneta. A jeszcze takie ten znalazłam. Miska do zupy. Ale to jest stare, pani. Domyślam się, dlatego to wzięłam. Jak to się mówi? Menażka czy jakoś tak, nie? No, proszę, ten. Nie wiem, czy mi się uda, ale jeszcze ci pokażę. To za chwilę. Jeszcze ci pokażę, co znalazłam. Ewelinka kosi. Ale to jest naprawdę też dosyć ciekawe, pomimo to, że zniszczone. Tutaj też chyba, nie, myślałem, że ma jakieś tutaj bicia, natomiast to jest pozostałość jakiejś menażki prawdopodobnie. Ciekawe, ciekawe. Patrz, mogę ściągnąć rękawicy. Mam guzik takiego cycka. A, no to też ciekawa sprawa. Tych guzików to pełno na polu się trafia. Pod damskich szat. I mam taki kawałek coś od czegoś. Ale zbieram wszystko, więc... Oddaję. Oddałem. Podczyść tamto, zobaczymy, co to jest. No, zaraz podczyszczę, ale nie wiem, czy się uda. A po oczyszczeniu Ewelinki znajdka okazała się prawdopodobnie jednym współczesnym groszem obiegowym. A z początku myśleliśmy, że to był co? Guzik? Guzik. Pożyczam. Nie przejmuj się, następnym razem będzie lepiej. Mam nadzieję. Musimy zrobić przerwę taktyczną na obiad w plenerze. I co zrobić też? Rozpakować się, bo już ten, ciężko mi w torbie. No, pełno złomu. Pole ogólnie obfituje w różnego rodzaju przedmioty wykonane z metali szlachetnych, ale oczywiście dużo złomu. Teraz byliśmy w takim kwadracie, gdzie występuje masę folii i innych śmieci, które dokładnie też zebraliśmy. Trzeba oczyścić, bo jak będziemy tu wracać, to głębiej czeka coś ciekawego. Jak najbardziej. A teraz idziemy coś zjeść. Bo już w brzuszku burczy. A dzisiaj w naszej kuchni plenerowej serwujemy rosołek. Rosołek na udkach. Podgrzejemy. I jak znalazł na polu, na rozgrzanie. Smakuje ci? Smakuje, lekko ostre, dziękuję. A to z myślą o naszych poszukiwaniach zrobiłam, żeby nas rozgrzało. Żeby rozgrzało. Mm. Dzisiaj ładny dzień na poszukiwania. Jest około 10 stopni, wiaterek powiewa, także... Miło jest, naprawdę ale, fajnie się chodzi. Ale wyziębia, a tym bardziej, że widzicie, że nawet i to, co znajdujemy w ziemi, daje nam jakiegoś kopa, żeby zjeść i dalej iść na poszukiwania. Co byś chciała po przerwie znaleźć? Nie myślę nad tym. Ale guziki, jak najbardziej guziki.
guziki, guziki. Ja tam wolę monety. Wiesz, że ostatnio coraz bardziej mi się podobają te guziki, które znajduję. Tak bardziej ciekawa jestem ich i chciałabym je znajdować. Tak jak mówisz, tak pewnie będzie. Na pewno. Smacznego. Smacznego. Najedzona Ewelinka to i energii ma więcej. Zobaczcie, szarpie tą łopatą. No widzisz. Machaj. Żelastwo pewnie jakieś. Może i więcej szczęścia też będzie miała. Oby. Bo oprócz tego grosika to nie znalazłam żadnej monety. Gdzie propointer mam? A tu. Pod butem go masz. Jakaś część od, nie wiem, od czegoś. Jakaś śrubka, ale ma tu jakiś napis, więc 10 coś tam. Także lipa, lipa. Szukam dalej tych monet. Guziki już mam. W międzyczasie wykopałem kilka dołków, a oto dwie najciekawsze znajdki. Jakaś ciekawa nabijka, nabijka w formie kwadratu z ciekawym zdobnictwem, no i zwykły guzik. No i jest naparsteczek, naparstunio. Naparstki spotyka się bardzo często na polach. No jak sami widzicie, tym razem i również i mi się udało znaleźć. Tutaj mamy taki bardzo pewny sygnał na ID 7982. Zobaczymy, co to jest. A tym razem ziemia oddała nam jednego feninga. Nie widać dokładnie daty. Będzie to 1860, ale który rok dokładnie nie wiem. Spojrzymy sobie na rewers. Rewers też jest taki, powiedzmy, do odczytania, ale moneta nie jest w najlepszym stanie zachowania. Miałam sygnał na złom, na kawał żelastwa. Zbieram wszystko. Podkopałam go i co najśmieszniejsze było, że pod tym właśnie żelastwem była, nie wiem, kapselek, tak? Kapselek, zatyczka do spirytusu. Brand Spiritus Herald. Także tak to wygląda. Jeszcze nawet sprawdzałam sobie wykrywaczem, czy tu żadnego sygnału na to nie ma, ale niestety nie było. Ale mam. Gdzieś tutaj w tym wysypanym piasku był sygnał. Zaraz sobie namierzymy, zobaczymy, co to jest. Co to jest? Co to jest? To jest. Co to jest? Gdzieś to tu jest, ale jest dokładnie. Nie widzę, gdzie? Mosiężny element. Ale co to jest? Zaraz sobie to przybliżymy. Obczyszczę tylko. Na pierwszy rzut oka myślałem, że jest to jakiś medalik. Natomiast jakiś to jest element ładnie zdobiony. Ciężko mi powiedzieć, do czego to służyło. Jedynie co mi przychodzi na myśl, że jest to element od jakiegoś zegarka. Ale tego nie jestem pewien. Natomiast ma to ładne wzorki i jest wykonane z mosiądzu. Doczyszczamy Ewelinki znajdkę, bo prawdopodobnie jest to medalik aluminiowy, ale mocno skorodowany. Na wierzchu tej kępce.
Delikatnie. To jest delikatnie? Delikatnie, delikatnie, jak z kobitą. Tu coś mam, w tych korzeniach. Gdzieś tu coś brzęczy. Czekamy, czekamy. Czekamy, czekamy. Ja też czekam. Cały czas gdzieś tutaj jest. Sygnał. Jest, jest, blisko, jest. Blisko, blisko. Jest, jest, jest i kolega drucik. Nawet takie rzeczy się znajduje. Niestety. Niestety. I kitraj do tego, do torby. Kolejną moją znajdką wyciągniętą z ziemi jest takie oto coś. Trudno mi określić, co to takiego. Ma z tyłu takie kółeczko, zapięcie. Nie wiem, do czego to przypisać. Także tak to wygląda. Może wy będziecie wiedzieli, co to takiego. Natomiast ja wykopałem fragment jakiejś łyżki, bynajmniej tak mi się wydaje, bardzo bogato zdobionej i do tego jeszcze wykonanej z brązu. Tak oto jest zakończona. Spójrzcie, jaki ciekawy placek znalazłem z dwoma dziurkami i nabitą cyfrą 6. Zastanawia mnie, do czego w ogóle to mogło służyć, do czego to było przytwierdzone. A tak wygląda druga strona, czysta, bez dodatkowych napisów. Zajrzyjmy, co tam Ewelinka skubie, w takim skupieniu znalazła. Co tak po cichu? Jakieś pół monety i... I dochodzi, co to jest. Już wiem. Jest to starsza odmiana bodajże tych feningów z 1796 roku. I żal mi jest po prostu, że jest tylko kawałek. I kolejną ciekawą znajdką jest bardzo duży guzik. Guzik jest wypukły, zobaczcie, słabo widoczny jest na górnej części guzika ptak, który ma rozciągnięte skrzydła, a poniżej jest jakiś zwierz, który ucieka. Bynajmniej ja mam takie skojarzenie. Spójrzmy jeszcze na drugą stronę tego guziczka. Posiada sygnatury wytwórcy, natomiast widzę tutaj napis Berlin, ale nie widzę, kto produkował. Czy jaka firma produkowała ten guzik. I jeszcze damy na tą stronę. A i tam z tych emocji, kiedyś człowiek zawału dostanie, bo już myślałem, że to duża moneta, a to guzik z zerwanym łóżkiem, ale pierwsze wrażenie, mam monetę, a to moneta, guzik. Idę do ciebie, idę. Podejdź, podejdź, bo cię wołałem w końcu, no ale w odpowiednim miejscu takie rzeczy się znajduje. I to w jakim stanie? Guzik gwardii Napoleona. Weź. Także morda mi się cieszy, ale uszkodzony, bo nie ma łóżka, ale i tak cieszy. Proszę. Zazdro. To był trzeci guzik pod rząd, bo ten pierwszy z tą imitacją tego ptaka ze skrzydłami, drugi był czysty, a trzeci guzik gwardii Napoleona. Zgubiony tutaj w 1800... W którym? 40. Nie. Nie? Nie wiem, nie pamiętam. Napoleon przebywał... Dobra, oni wiedzą. To wy wiedzą. Także się... Najważniejsze, że znaleziony, ale ogólnie guzik, który ma ponad 200 lat, czekał na mnie. Na wcześniejszych filmach widzieliście, jak też łowimy te guziki gwardii Napoleona.
nazywają nas łowcy guzików, ale no, jak się mieszka w miejscu, gdzie te guziki występują masowo, no to jak się można nazywać łowcą guzików, jak one po prostu są, wystarczy tylko swoje wychodzić. Także jesteśmy bardziej nie łowcami guzików, ale pasjonatami przygody i to nas w tym wszystkim najbardziej cieszy. A tak naprawdę liczyłam na to, że to ja znajdę ten guziczek gwardyjski. Niestety tym razem się nie udało. Następnym razem będzie lepiej. Bo to też już w sumie kolejny raz rzutem na taśmę znajduje się coś ciekawego. A zazwyczaj tak jest, jak już się zbieramy do domu. Zawsze tak to, jest. To ten akcent takich poszukiwań i to się dzieje po prostu masowo. Na koniec, ach, coś ciekawego, żeby wrócić w te miejsce albo żeby nie rezygnować z pasji poszukiwań. Dokładnie. Także opatrzność czuwa nad nami, z czego bardzo się cieszymy, nie? Kończymy poszukiwania, bo musimy jechać po Hanie. Hania siedzi u babci i czeka u nas. Zobaczymy, co tam nam ciekawego powie, jak spędziła dzień. Bo my, jak bardzo sami miło. Widzieliście, bardzo dobrze na polu. Jeszcze ostatnie spojrzenie w tym tygodniu na słońce, ponieważ będzie załamanie pogody i przez następne kilkanaście dni ma padać deszcz. Trzeba się delektować promieniami słonecznymi. Jeszcze nasza królowa złomu dochodzi do samochodu. Weź, bo będą na mnie złomiara mówić. Złomiara. A ty masz się pochwalić? Cały neseserek złomu. Pewnie, że mam, zobacz. Jeden kawałek. Tutaj mam drugi. Trzeci. I czwarty, i piąty. Zobacz. Także jest i złom. Sporo mam tego. Standardowo. Patrz, mój telefon. 5 kilo na pewno. No, na pewno. Zawsze zabieramy ze sobą złom. To już wiecie, oglądając nasze filmiki. Później to spieniężamy i kupujemy paliwo. A ostatnim razem kupiliśmy Hani za zebrany złom aparacik. I jedziemy do domku. Taka refleksja przyszła mi na myśl, że za chwilę zaczną się też bardzo krótkie dni i co my będziemy robić wtedy, jak o 15:30 będzie już ciemno. My już w domku na miejscu. Hania z nami, zadowolona, że odebraliśmy ją od babci. Jak tam było u babci? Git. Zjadłam babci wszystko, co miała w lodówce i nawet nie zjadłam tą lodówkę. Wszystko, co było w lodówce, jak to każdy dziadkowie dbają o wnuczki, żeby słodkiego nie zabrakło. Prawda? A później dupa rośnie. A później dupa rośnie. Mamy nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Chcieliśmy wam podziękować, że nas oglądacie. Że nas wspieracie. Zostawcie komentarz i like taktyczny. Że co? Że nas ulubiacie i, zjeżdżacie. I zjadacie. No. Kończymy na dzisiaj już ten odcinek. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.